Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Ruch Palikota popiera zapisy projektu dążącego do zapewnienia bezpieczeństwa depozytów i mamy świadomość, że konieczność szybkich zmian przekazał sam pan poseł Schulz przed chwilą. Otrzymaliśmy dane, że jeszcze niedawno w SKOK-ach zgromadzone było 14 miliardów depozytów i było członkami SKOK-ów 2 miliony osób. Tymczasem dowiadujemy się, że ta kwota już jest 17 miliardów, 20 miliardów dla całej grupy SKOK-ów i 2,5 miliona osób. Jeżeli chodzi o vacatio legis, tak, jesteśmy przeciwko tak krótkiemu vacatio legis co do zasady, aczkolwiek tutaj podczas pracy w podkomisji to vacatio legis, pewne wyłączenia zostały wprowadzone co do takiego 14-dniowego terminu wejścia w życie ustawy. Ta ustawa zresztą w ogóle ma niezwykle burzliwą i długą historię, jeszcze do niedawna, do 26 października obowiązywała ustawa z 95 roku, mówiąca o skokach, o zupełnie innych skokach, o niewielkich kasach kredytowych. Ustawa z 2009, przypominam, roku, uchwalona w 2009 roku przez prezydenta Kaczyńskiego, skierowana została do Trybunału Konstytucyjnego i dopiero wyrok z 12 stycznia 2012 roku otworzył możliwość dalszego biegu i opublikowania tej ustawy po wprowadzeniu przez Sejm niezbędnych poprawek usuwających wskazane przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z konstytucją. Ale opublikowana ustawa dotychczas obowiązująca została 26 lipca 2012 roku, natomiast już 19 lipca pojawił się, a więc w okresie przed opublikowaniem obecnie obowiązującej ustawy, nowy ten właśnie projekt poselski. A w międzyczasie po wejściu w życie, po opublikowaniu ustawa z 2009 roku również skierowana została do Trybunału Konstytucyjnego, a więc możemy się spodziewać, że po uchwaleniu i opublikowaniu tej ustawy obecnego projektu ona również trafi do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego w miarę czasu, który mi starczy, będę chciał zwrócić uwagę na te rafy, które ewentualnie mogą być przyczyną niezgodności z konstytucją. Natomiast chciałbym wrócić do tego, co mówił pan poseł Schulz w sprawozdaniu z Komisji Finansów Publicznych. Bardzo długa dyskusja toczyła się, bardzo wiele poprawek, setki poprawek zgłoszono i bardzo wiele poprawek uzgodniono w toku prac podkomisji. I tutaj widzimy, ja w każdym razie dostrzegam bardzo wyraźnie niedoskonałości obecnego regulaminu Sejmu. Nie ma w tej chwili z tych prac podkomisji z kilkudziesięciu albo może stu kilkudziesięciu godzin, nie mamy ani protokołu, ani nie mamy, możemy odsłuchać, co tam się działo, jeżeli ktoś chciałby śledzić pracę nad tą ustawą. Natomiast skutek jest taki, otrzymaliśmy dwa projekty. Jeden projekt, który był poddawany różnego rodzaju konsultacjom i opiniom i w istotnym stopniu zmieniony w podkomisji projekt. Wydaje się wnioskiem na przyszłość i będziemy o to wnioskowali, aby po pierwsze posiedzenia podkomisji, wszystkich podkomisji posiadały również swój stenogram, oprócz nagrań, zresztą nieobowiązkowych nagrań, jak również druga sprawa, aby powrócić do dawnej tradycji przekazywania po zmianach w nowym, po przepracowaniu w podkomisjach, aby przekazywany był protokół rozbieżności, czy w każdym razie, aby można było w bardzo prosty i łatwy sposób zorientować się, co w trakcie prac w Sejmie w tej ustawie zostało zmienione, szczególnie jeżeli tych zmian jest tak dużo. Jeżeli chodzi o te rafy, o których mówiłem, dotyczące ewentualnej niezgodności z konstytucją. W obecnym stanie prawnym depozyty w spółdzielczych kasach oszczędnościowych zabezpieczane są przez Fundusz Stabilizacyjny i Ubezpieczenia Depozytów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.
Natomiast system ten jest znacznie odmienny od przewidzianego dla banków, które podlegają ochronie w trybie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Zobligowanie wszystkich kas do przymusowego uczestnictwa w systemie gwarantowania depozytów stanowi ograniczenie swobody działalności gospodarczej, o której mowa w artykule 22 Konstytucji. Wolność działalności gospodarczej nie ma jednak charakteru absolutnego, może być ograniczona ze względu na ważny interes społeczny. I na pewno ważnym interesem publicznym jest ochrona członków KAS przed ryzykiem utraty zgromadzonych w nich środków, a taki nakaz wynika wprost z artykułu 76 Konstytucji. Jeżeli będziemy w stanie wykazać, że zastąpienie obecnego systemu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewni większą efektywność i lepszy poziom ochrony środków zdeponowanych w kasach, wówczas nie będziemy mieli problemu ze stwierdzeniem, że te zapisy są konstytucyjne. Wydaje mi się, nie ma czasu w tej chwili, aby wnikać w ten temat, natomiast wydaje się, że nie ma wątpliwości, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewni lepszą ochronę i mam nadzieję, że ta ustawa być może nie trafi, a jeżeli trafi, nie zostanie zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. Dziękuję bardzo i o zabranie głosu proszę panią poseł Genowefę Tokarską z Polskiej.